Dzień dobry. Tutaj czas na ciąg dalszy naszej realizacji. Aktualnie już złożyliśmy naszą pętlę, możemy ją pokazać. Ona jest dosyć specyficzna z racji rozmieszczenia naszego pomieszczenia. Warto później po wykonaniu takiej pętli przejść się i sprawdzić, czy na przykład, o, tutaj rura nam troszkę odstaje. Możemy ją sobie przebić takerem, tak, sprawdzić, czy ilość spinek jest odpowiednia. Przejrzeć sobie wszystko. O, i wtedy będziemy mieli pewne, że jesteśmy gotowi na wylewki. Jeżeli chodzi o samą rurę, oczywiście nie jest to rura rozwijana ręcznie, bo tutaj mamy świeży zwój. On miał około 600 metrów bieżących. Robimy pętlę średnio między 70 a 80 metrów bieżących. Ta pętla będzie miała akurat około 70 metrów bieżących długości. No, rozwijać taki metraż rury ręcznie byłoby wyjątkowo ciężko, dlatego też korzystamy ze specjalnego rozwijaka. Rozwijaka do rur. Można tutaj przeróżne rury na nim rozwijać, dlatego proszę zobaczyć, ja sobie idę z rurą. Tak, ten rozwijak z łatwością, podaje samoistnie dla mnie rurę. Oczywiście po wykonaniu całej instalacji ogrzewania podłogowego zostanie przeprowadzona próba szczelności. Dopiero później zostaną wykonane wylewki.